Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Jutro mamy wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. To byli duchowi synowie, uczniowie wielkiego apostoła, apostoła narodów świętego Pawła. Poprośmy dobrego Boga, aby nas przygotował przez swoje słowo na ten dzień, który przed nami. Wołajmy o Ducha Świętego, by On nas prowadził w tym przygotowywaniu się do słuchania Słowa. I niech On otwiera przed nami Pisma. Niech On nam je wyjaśnia. A my pokornie poddajmy się Jego działaniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu światła, Duchu mądrości, Duchu miłości. Otwórz nasze serca na przyjęcie słowa, które jest zawsze żywe. Niech ono ożywia nas, nasz umysł, serce i wolę. Niech ono nas prowadzi. Niech uczyni nas świadkami Jego słowa. A Ty, Matko Najświętsza, bądź z nami, towarzysz nam. Bądź mistrzynią w słuchaniu słowa. Upraszaj nam łaski potrzebne na ten wieczór i dzień następny. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Święci Tymoteuszu i Tytusie, módlcie się za nami. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 1 do 9. Następnie Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. I mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Kochani, ta Ewangelia jest związana ze wspomnieniem liturgicznych świętych Tymoteusza i Tytusa. To byli wielcy apostołowie, ewangelizatorzy, a zapalił ich do ewangelizacji święty Paweł. Kto płonie, ten zapala. Kto ma serce rozgrzane Ewangelią, ten Ewangelią innych będzie także rozgrzewał, zapalał. Ta dzisiejsza Ewangelia, która już tego wieczoru wprowadza nas w dzień następny, chce rozpalić nasze serca. Wszyscy jesteśmy ewangelizatorami. Wszyscy jesteśmy tymi, którzy niosą Ewangelię, bo Ewangelia to Jezus Chrystus. To nie jedynie słowa, to nie jedynie głoszenie jakiejś nauki. Ewangelia to jest On. Dzielić się Ewangelią to dzielić się Jezusem Chrystusem. To być nieustannie przed Jego obliczem, jak mówi Łukasz w dzisiejszej Ewangelii. I wpatrywać się w Niego,
kontemplować Jego, nasycać Jego osobowością, Jego osobą, Jego pięknem, pięknem Jego bóstwa, Jego człowieczeństwa, a potem nieść innym. I w tym ewangelizowaniu wcale nie trzeba wielu słów. Trzeba przede wszystkim osoby, która jest ewangeliczna. Inni czytają Twoje życie, jakby czytali Ewangelię. Dla wielu pozostaniemy jedyną Ewangelią, którą w życiu przeczytają. Idźmy więc do tekstu i zasłuchajmy się w słowo, które nas zapala do bycia świadkami Ewangelii. Widzimy najpierw Jezusa, który wyznacza 72. To jest liczba, w niektórych papirusach jest liczba 70, 72 oznacza symbolicznie wszystkie narody. Jezus wyznacza 72, aby poszli wszędzie, do wszystkich. Każdy jest spragniony Ewangelii. Każdy potrzebuje słowa Boga. Ważne, by najpierw w nas ta wiara była. Dzisiaj świat jakby komunikuje nam, że my nie potrzebujemy Ewangelii. Że Ewangelia być może to coś pięknego, ale bardziej należy się mu miejsce, jej miejsce w skansenach, w muzeach, w jakichś miejscach wydzielonych. Nie, nie. Zauważmy, cała nasza kultura europejska jest osadzona, jest zakorzeniona w Ewangelii. I gdyby wykorzeniać siebie z Ewangelii, to tak jakby wykorzeniać siebie z własnej tożsamości. Tak, jesteśmy ukształtowani przez Ewangelię, przez tę dobrą nowinę. To dzięki temu świat stał się piękny w swojej kulturze, bo piękna jest Ewangelia. A więc pierwsi mamy wierzyć w to, że drugi człowiek potrzebuje, tak jak my, Ewangelii. Jezus wyznacza nas, abyśmy byli tymi, którzy idą i niosą Ewangelię. To też bardzo ważna wiadomość. Czy ja czuję się posłany przez Niego? Czy ja czuję się zaproszony przez Niego, wręcz wyznaczony przez Niego, aby iść? I tutaj Łukasz podkreśla, do każdego miasta, każdej miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał Jezus. Czyli czym jest niesienie Ewangelii? To jest pójść do tej osoby, to jest pójść do tego miejsca, do którego sam zamierza przyjść Jezus. Czyli pomóż mi przyjść do Niego, do niej. Pomóż mi przyjść do Twojej rodziny, do Twojego męża, żony, dzieci. Pomóż mi przyjść do Twojej parafii, do Twojego penitenta. Pomóż mi. Chcę się posłużyć Tobą. Kochani, o to chodzi w Ewangelii. Aby Jezus mógł stawać się obecny wśród nas. Co za pokora Jezusa. Posługuje się nami, naszym sercem. Często oziębłym. Często gdzieś dalekim od Ewangelii. Dlatego my sami najpierw, pierwsi potrzebujemy, by Ewangelia nas na nowo rozpaliła. To się dzieje chociażby teraz. Właśnie teraz, kiedy otwierasz Słowo Boże, otwierasz Biblię, zaczynasz czytać, nasycać się Słowem. Mamy tutaj bardzo ważne określenie, że Jezus nie posłał ich przed sobą. Jest taki zwrot w kulturze greckiej, którego używa Łukasz, przed swoim obliczem ich posłał. Ale ten zwrot przed swoim obliczem od razu mi się kojarzy z samą osobą Jezusa, którego oblicze mam kontemplować. Kochani, zapytajmy siebie, czy jest we mnie Jego oblicze? Jakie oblicze Jezusa noszę w sobie? Jaki jest mój Jezus, ten, do którego ja się modlę? Czy ja znam to Jego oblicze? Nie chodzi o nieznaczenie fizyczne, materialne, ale głęboko duchowe. Czy Jego oblicze jest wyryte w moim sercu, w moich pragnieniach, w moich zamiarach, decyzjach, czynach? Czy ja
pozwalam, aby On mnie wysyłał, bym był zawsze przed Jego obliczem. Idę do pracy, idę do moich zajęć, idę do osób, z którymi mam się spotkać i idę cały czas przed Jego obliczem. On jest obecny. Oblicze wyraża obecność, wyraża tożsamość. Więc pytajmy siebie o swoją zażyłość z Jezusem. Tam, dokąd sam przyjść zamierzał, mam pójść. Jezus ma w sercu głębokie zamiary, pragnienia, by spotkać się z każdym. Przeze mnie także, przez moje życie. Pomyślmy o tym, że nie trzeba, by ewangelizować, wyjeżdżać gdzieś tam, iść do kogoś jedynie. Ale rozpoczynając od ziemi własnego serca, pozwalając Jemu, by ewangelizował nasze serca, uznać to, że jeszcze w moim sercu są takie miejsca, które są niezewangelizowane. Jakaś ziemia misyjna. A potem do najbliższych. To jest najtrudniejsze, my wiemy. Dzielić się Ewangelią, Jezusem Chrystusem z najbliższymi. Jezus mówi, tak, żniwo jest wielkie. Widzę, jakby patrzył na cały świat, na każdego człowieka. To żniwo, te łany zboża, widzi każdą, każde źdźbło, widzi każdego człowieka, każdy dla niego jest ważny. Ale robotników jest mało i to jest prawda. Zawsze będzie mało, zawsze będzie za mało. Ale jeśli my sami staniemy się tymi, którzy poczują się odpowiedzialni za to żniwo, pomnożą się ci robotnicy. Dzisiaj wiemy o tym. Z bólem serca przeżywamy kryzys powołań kapłańskich, zakonnych. Dzisiaj słyszymy o tym, że coraz bardziej, coraz częściej brakuje księży, by byli na parafii. Parafie są łączone już w wielu miejscach. Być może ten głód robotników na żniwie pańskim pomoże nam na nowo zatęsknić za Bogiem. Módlmy się także, skoro Jezus nas o to prosi, módlmy się. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Módlmy się o powołania kapłańskie, powołanie zakonne. Potrzeba nam tych świadków, którzy będą przewodnikami ludu. Potrzeba świętych świadków. Wiernych, wiarygodnych świadków. Proszę was gorąco, abyście omadlali każdego kapłana, każdą siostrę zakonną, każdą osobę konsekrowaną. Najpierw ich w pierwszym rzędzie, nie dlatego, że są najważniejsi. Wy również jako rodzice, jako dziadkowie, jako starsi bracia, siostry, wszyscy jesteśmy bardzo ważni, by nieść Jezusa Chrystusa. Ale my wiemy, że Jezus w swoim sercu postanowił, by byli tacy, którzy jakby na pierwszej linii będą ewangelizowali. Potrzebują bardzo, bardzo waszej modlitwy. Jak bardzo jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy mnie omadlają. Kiedy ktoś przychodzi do mnie i proponuje mi, mam wspólnotę, Margaretkę. Będziemy się modlili za księdza. Wierzcie mi, ogromne poczucie zaopiekowania, poczucie bezpieczeństwa. Zawsze powtarzam, że modlitwa jest szczególnym darem, szczególnym prezentem dla księdza i dla każdego z nas. Osobiście jestem przekonany, że modlitwa rodziców, mamy, taty za dzieci ma szczególną moc. Módlcie się za swoje dzieci, by jeśli Bóg wzywa ich, bo to Bóg wzywa. Powołanie do kapłaństwa, do życia zakonnego nie jest naszym pomysłem. To Bóg wyznacza, słyszeliśmy przed chwilą. Jeśli kogoś wyznacza do tego powołania kapłańskiego, zakonnego, módlcie się, rodzice, mamo, tato, za swoje dzieci, by odpowiedzieli na to wyzwanie, a wy im w tym pomagajcie. Bądźcie gotowi,
ufni. Powierzyć dzieci i Bogu w tym powołaniu, które On im wybiera. Jakie to szczęście mieć w rodzicu, mogę to powiedzieć z autopsji, mieć w rodzicach tych, którzy mi towarzyszą w powołaniu, którzy z wielkim szacunkiem podchodzili do tego powołania, które ja odkrywałem. I można powiedzieć, pierwsi otwierali mi drzwi, bym tą drogą poszedł. Chciałem o tym powiedzieć, bo dzisiaj, skoro mówimy o ewangelizatorach, trzeba o nich najpierw wspomnieć. Ale jeszcze raz, powiedzmy, że chodzi o każdego z nas, kto zanurzony w Jezusie Chrystusie przez chrzest ma głosić, ma nieść Jezusa Chrystusa innym. Idźcie, oto was posyłam. I tutaj trudne słowa, jak owce między wilki was posyła. Jezus z całym realizmem mówi o tym, że posyłam was i nie zawsze będzie łatwo. Może być tak trudno, może następować sytuacja również tak trudna, jak sytuacja owiec między wilkami. To znaczy, że są zagrożenia także, są niebezpieczeństwa. Dzisiaj one przyjmują konkretną postać w naszej rzeczywistości. Mogę nie być przez wszystkich zrozumiany. Mogę być odrzucany przez fakt, że jestem wierzący, że kocham Boga, że dla mnie Kościół jest domem Bożym i nie wyobrażam sobie życia bez Kościoła. Już przez sam ten fakt mogę być niezrozumiany, a nawet odrzucany, traktowany jako ktoś, kto przeszkadza. To może być ta sytuacja owcy wobec wilka. Ale Jezus mówi, ufajcie mi. Dlatego następne słowa mówi, nie zaopatruj się. Ta torba, ten trzos, te sandały mają także znaczenie symboliczne. To znaczy, nie szukaj oparcia w rzeczach. Nie szukaj oparcia w tym, co by ci gwarantowało sukcesy twojej ewangelizacji. Szukaj oparcia we mnie. Po to chodzi, żebyś przede wszystkim się powierzył mnie. To ja będę cię karmił. To ja będę twoimi sandałami. To ja będę twoim czosem. Niczego ci nie zabraknie w torbie twojego życia, niczego. Wszystko otrzymasz ode mnie. Myślę, że wielu z was mogłoby teraz zaświadczyć, jak Boża opatrzność nam towarzyszy, kiedy się Bogu powierzamy. Kiedy się Jemu powierzamy, od razu widzimy, że to On jest naprawdę Panem. To On nas prowadzi. I On także będzie natchnieniem dla naszego głoszenia Ewangelii, to znaczy niesienia Jezusa Chrystusa. Bo czasami pojawia się w nas myśl, jakiś opór, lęk, ale ja nie potrafię, ale ja nie umiem. Albo dzisiaj to nie jest w modzie być człowiekiem Jezusa Chrystusa. Bądź spokojny, zaufaj Mu. On cię poprowadzi. A potem mówi o wchodzeniu do domów, gdzie mamy wnosić pokój. My jako osoby wierzące, chrześcijanie, ludzie Jezusa Chrystusa, mamy z definicji być ludźmi pokoju. W tekście jest syn pokoju. Taka jest nazwa. Mamy być dziećmi pokoju. Ale skąd ten pokój się bierze? Który możemy wnieść w inne domy? Bierze się z naszego zjednoczenia z Jezusem, bo On jest księciem pokoju. On jest źródłem pokoju. Jeśli będę zjednoczony z Nim, będę doświadczał także w sobie pokoju, którym będę mógł się dzielić z innymi. I mówi z całym realizmem Jezus, ale tam, gdzie ktoś nie jest gotowy przyjąć tego pokoju, bądź spokojny. Co to znaczy? To nie oznacza, że on ma być ci obojętny. Ale to jeszcze nie jego czas. Dobrze, idź dalej. Idź do tych, którzy są w stanie ten pokój Ewangelii dzisiaj przyjąć. Nie usiłuj, nie wysilaj się, nie wymuszaj.
na drugich, przyjęcia pokoju Ewangelii. Jezus tego nie czynił. Jezus szedł dalej. Głosił, cierpiał z tego powodu, że ktoś nie otwiera się jeszcze na Ewangelię, na dobrą nowinę, na życie z Jezusem, które jest życiem wiecznym. Ale nie jest w tej chwili gotowy przyjąć. Więc módl się za niego. To może być sytuacja w twoim domu. Sytuacja kogoś, kto żyje obok ciebie. Cierpisz z tego powodu. Towarzysząc osobom, nieraz słyszę, jak żona cierpi, ponieważ mąż jest daleko od Boga. Jak mąż cierpi, bo żona jest daleko od Boga. Jak rodzice cierpią, bo dzieci odchodzą od Boga, od Kościoła. Może bardzo szybko pojawić się niepokój, taki wewnętrzny stres, lęk, przerażenie. Jezus mówi, zostaw mi ich. Ty się módl. Bądź blisko, towarzysz. Przynoś pokój w twój dom. Bądź mamą, tatą kochającym. Bądź księdzem, który kocha także tych, którzy dzisiaj nie przyjmują ciebie. Którzy odrzucają ciebie przez fakt, że jesteś księdzem. Którzy odrzucają Kościół. Wnoś dalej pokój. Nie pozwól, aby niepokój tego świata przeniknął twoje wnętrze. Pobądź. Jest bardzo piękny moment. W tym samym domu zostańcie, jedząc, pijąc, co mają. To jest taki obraz stołu, także wdzięczności. Zasługuje robotnik na swoją zapłatę. To mnie bardzo porusza. Jezus mówi także o sprawach materialnych, konkretnych. Wszystko tworzy jedność. To bycie razem. To zatroskanie również o drugiego, jego status materialny. Jakie to piękne. My w tym domu, tutaj, w domu słowa, bardzo doświadczamy waszej opieki. Widzicie, jak ten dom urósł, jak się rozwinął, ale także dzięki wam, dzięki waszym pragnieniom. To one spowodowały, że zaczęliśmy myśleć o rozbudowie tego domu. I dzisiaj widzimy, jaką opieką nas także darzycie. I że możemy przebywać razem w tym domu i łamać chleb słowa, łamać chleb eucharystyczny, dzielić między sobą, trwać. Spełniają się jakby na naszych oczach słowa Jezusa Chrystusa, ale niech tak będzie w każdym domu. Każdy dom ma być domem słowa. Każdy dom ma być domem Bożym, ma być domowym kościołem. W każdym domu Jezus Chrystus chce się spotykać z tobą przy jednym stole i dzielić się dobrą nowiną. I wreszcie mamy obietnicę bardzo piękną. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. Mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. Kochani, Ewangelia uzdrawia. W Ewangelii jest źródło życia. Ewangelia nikogo nie wprowadzi w choroby, w cierpienia. Ewangelia to Jezus Chrystus, który podnosi, który jest blisko. Mówi, blisko jest Królestwo. To znaczy ja. Ja jestem Królestwem Bożym. Przychodzę do ciebie. Prośmy Go, aby to Królestwo zapanowało w naszych domach, w naszych wspólnotach, w Kościele, w naszej Ojczyźnie. Królestwo Jego miłości. Królestwo Jego pokoju. Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy tej miłości, tego pokoju w świecie, w którym tyle jest nienawiści, tyle złości, tyle gniewu, wojen, niepokoju. Bądźmy świadkami Jego pokoju. Zjednoczeni z Nim będziemy mogli dzielić się miłością, pokojem z innymi. Wierzmy, każdy w swojej małej ojczyźnie, w tym maleńkim punkcie na mapie geografii tego świata, właśnie tam, gdzie jesteś. Możesz być iskrą Jego pokoju, iskrą Jego miłości. I niech stanie się to, co powiedział Jezus w innym miejscu. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął. Módlmy się o takiego ducha Ewangelii, ewangelizowania, o ducha Jezusa Chrystusa w nas. Módlmy się, powierzając się patronom tego dnia, który następuje jutro, 26 stycznia, wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Życzę wam dobrej nocy.